Dzień dobry, witam Was w piąty dzień naszego urlopu. No, dalej podróżujemy po roztoczu. Dzisiaj wyprawa na Szumy, ale na razie tutaj dotarliśmy do Józefowa, do kamieniołomów. Idziemy zobaczyć na basztę widokową. I mam nadzieję, że to nie zakończy naszej dzisiejszej wyprawy, bo szczerze mówiąc zachmurzyło się i trochę zaczyna coś kropić. No dobra, idziemy. Baszta zaliczona, teraz szybki spacer po kamieniołomie i ruszamy dalej. Grzmi. Cholera pada, ale jedziemy dalej. No i kilka minut dalej od kamieniołomów jesteśmy na kolejnym przystanku, tym razem Czartowe Pole. Jest związana z nim legenda, ale ogólnie to jest przede wszystkim bardzo fajny las z takim fajnym przejściem po kładkach. Idziemy pochodzić. No to po kładkach sobie nie pochodzimy. Szkoda. Spróbujemy jednak ścieżki górnej i zobaczymy, dokąd dojdziemy. Może coś zobaczymy. Dobrze, że udało się zejść nad rzekę, tak? I to dosyć takiego malowniczego miejsca.
Niestety dalej ścieżka była zamknięta, no i musimy wracać. Jedziemy dalej. Nie, to jeszcze nie te szumy, ponieważ nie weszło nam tak całkiem do końca dobrze pod na czartowym polu. Znaleźliśmy tutaj jeszcze jakieś źródełko złotego jelenia. W ogóle nie słyszałem nigdy o takim miejscu, więc idziemy zobaczyć, co takiego to jest. Jest fajnie. No, źródełko złotego jelenia mamy. Tutaj jest jakaś legenda spisana na jakimś poszarpanym papierze. Ale jest. Zrobiliśmy fotkę, zobaczymy, co da się z tym dalej zrobić. No a teraz idziemy popatrzeć na wodospadziki, na mostek. O, mostek jest zaraz obok. No i dotarliśmy już do naszego miejsca docelowego, czyli do szumów, do rezerwatu nad Tanwią. No i idziemy pooglądać wodospady. Powiem wam, że jest masa samochodów. Jeszcze tutaj nigdy tyle nie widziałem. Aut i ludzi. Szok. I mamy już pierwszy wodospad, zobaczcie, zaraz z bliska wam go sfilmuję. Wybraliśmy akurat trudniejszą stronę, która jest jak tor przeszkód. Na dzisiaj chyba to już będzie koniec, bo dziewczyny są zmęczone, więc wracamy do domu.